Zdarza się w naszym życiu, że na coś czekamy, czegoś oczekujemy. Czekamy na te rzeczy ważne, czekamy na te rzeczy miłe, na te rzeczy decydujące o czymś, na te rzeczy, można powiedzieć, najważniejsze. Jedne przychodzą i wyglądają tak, jakbyśmy chcieli je widzieć, inne natomiast wyglądają wręcz odwrotnie, wyglądają inaczej. Według słownika języka polskiego oczekiwać znaczy czekać na kogoś lub na coś z nadzieją lub niecierpliwością. Przewidywać, że coś nastąpi, stanie się w przyszłości czyimś udziałem. W domu mamy takie dwa duże rasowe psy, około 80 cm w kłębie. Nawet ponad. Nasze psy żyją z nami w naszym domu. Można powiedzieć, że znamy się bardzo dobrze. Psy nasze bardzo lubią wszystkich domowników, ale najbardziej lubią moją żonę. Gdy nie ma żony w domu, gdy wyjedzie do pracy, psy z niecierpliwością oczekują, kiedy żona wróci, kiedy żona przyjedzie z pracy. Jeszcze kiedy powiem, że za chwilę przyjeżdża moja żona, psy z niecierpliwością wielką oczekują tej chwili, która ma nastąpić. Gdy podjeżdża żona i parkuje przed domem, psy znają samochód, rozpoznają ten samochód po odgłosie silnika, po odgłosach, jakie ten samochód wydaje, gdy żona nim parkuje. Jest to dla nich takie ważne wydarzenie, że nauczyły się rozpoznawać szczegóły. Wiedzą, kiedy moja żona podjeżdża pod dom. Gdy żona wchodzi do domu, to zachowują się, jakby jej nie było ileś lat, a nie kilka czy kilkanaście godzin. Jest to dla nich tak bardzo ważne wydarzenie, tak radosne wydarzenie. W Księdze Izajasza, w pierwszym rozdziale, 2 i 3 werset, czytamy takie słowa. Słuchajcie niebiosa i uważnie przysłuchuj się ziemio, gdyż oto Pan mówi, synów wychowałem i wypiastowałem, lecz oni odstąpili ode mnie. Wół zna swego właściciela, a osioł żłób swego pana, lecz Izrael nie ma rozeznania, mój lud niczego nie rozumie. Tak Bóg żali się przez proroka Izajasza na swój lud, na swój niewierny i grzeszny lud, na Izraela. Tak było często, tak było nawet bardzo, bardzo często, ale czy tak być musiało? Wcale tak być nie musiało. Nie musiało tak wcale to wyglądać. W Ewangelii Jana, w 10 rozdziale tej Ewangelii i w 14 wersecie czytamy słowa Pana Jezusa. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. Do jakiej grupy będę zaliczony? Do grupy owiec, które znają Jezusa, swojego pasterza, czy do grupy niewiernych synów Izraela, do których Pan Bóg tak często słał poselstwo, tak często słał ostrzeżenia. W Apokalipsie świętego Jana w 22 rozdziale i 12 wersecie czytamy słowa. Oto przychodzę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, aby oddać każdemu według uczynku jego. Przyjście Jezusa Chrystusa. Drugie przyjście Jezusa Chrystusa nazwane jest błogosławioną nadzieją. Tego przyjścia wyczekiwali chrześcijanie różnych wieków. Oni wyczekiwali tego przyjścia z nadzieją. To przyjście również jest tak ważne dla nas. O tym przyjściu my również powinniśmy mówić innym ludziom. My na to przyjście również przede wszystkim powinniśmy być przygotowani jako Kościół, jako zbory, jako indywidualni ludzie, chrześcijanie. W Ewangelii Jana w 14 rozdziale czytamy słowa, które wypowiedział Pan Jezus do swoich uczniów
idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Piękna obietnica, wspaniała obietnica. Obietnica dająca tak wielką nadzieję ludziom, którzy o niej czytali. Jednak gdy popatrzymy na swoje życie, tylko na swoje życie, wiedząc, że zapłatą za grzech jest śmierć, to co widzimy? To widzimy raczej ciemność i śmierć niż życie. Ale to same Słowo Boże, Ewangelia daje nadzieję wszystkim ludziom, daje nadzieję nam, mnie i Tobie, daje wielką nadzieję, bo gdy otworzymy Ewangelię Jana w 1 rozdziale i 9 wersecie, czytamy takie słowa. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. W 12 i 13 wersecie tego 1 rozdziału czytamy. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. W Ewangelii Łukasza, w 2 rozdziale tej Ewangelii, 11 wersecie, czytamy słowa o tym wspaniałym wydarzeniu, które miało miejsce 2000 lat temu. Gdyż dziś narodził się nam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. Ponad 30 lat później ten sam Jezus Chrystus, Zbawiciel, wypowiada słowa na krzyżu. Wykonało się, wykonało się. Doskonałe życie Jezusa Chrystusa, Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie to nadzieja dla ludzi pogrążonych w grzechu. To nadzieja dla chrześcijan wszystkich wieków. To moja i Twoja nadzieja, bo prawdziwa światłość przyszła na świat. Świat pogrążony w grzechu, w chaosie, w nieszczęściach. Piotr wypowiada w Dziejach Apostolskich w 4 rozdziale i 12 wersecie takie słowa. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. To Jezus Chrystus wypełnia wszystkie proroctwa. To Jezus Chrystus przychodzi jako baranek Boży, który gładzi grzech świata. Ten sam Jezus Chrystus skończył swoją misję na ziemi i poszedł do nieba, a teraz jest orędownikiem Nowego Przymierza, arcykapłanem, który na bazie swojej przelanej krwi oręduje za nami, który odpuszcza nasze grzechy, który je przebacza. Ten sam Jezus przychodzi powtórnie, przychodzi po swój lud. Jakie to będzie niesamowite wydarzenie, jakie to będzie wielkie wydarzenie. W liście do Hebrajczyków w 9 rozdziale i 28 wersecie czytamy. Tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Ku zbawieniu ludziom, którzy go oczekują. Więc można zapytać, jak z tym oczekiwaniem, jak z oczekiwaniem? Tylu ludzi żyło na tej ziemi, tylu ludzi umarło, tylu ludzi pragnęło czegoś lepszego, tylu ludzi opłakiwało swoich bliskich zmarłych, tyle osób, by znowu chciało z nimi żyć ponownie i cieszyć się życiem. Matki traciły swoje dzieci, dzieci traciły swoich rodziców, mężowie tracili żony, a żony traciły swoich mężów. Tyle nieszczęść, tyle smutku, tyle cierpienia było i jest na tej ziemi. Dla tych ludzi była nadzieja. Ta nadzieja jest dana również nam, mnie i Tobie. Tą nadzieją dla świata jest Jezus Chrystus i Jego drugie, powtórne przyjście. O tej nadziei mówi nam list do Tesaloniczan. 1 list do Tesaloniczan, 4 rozdział i 16-17 werset. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej, stąpi z nieba,
Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Ta nadzieja właśnie towarzyszyła chrześcijanom wszystkich wieków. Tym, którzy umierali, tym, którzy tracili swoich bliskich, tym, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, jako osobistego Zbawiciela, tym, którzy szli Jego drogą w życiu. Ten świat, ta ziemia zmierza ku zagładzie, ku upadkowi. Ziemia to taki nasz stary dom, który można powiedzieć, że rozpada się. Dom, w którym przez lata mieszkali samolubni mieszkańcy, rzadko myślący o przyszłości, rzadko myślący o innych lokatorach. To wszystko musi ulec zmianie, to wszystko musi ulec przemianie, odnowieniu. Czy znamy tego, który to wszystko robi, który to wszystko będzie czynił? Czy znamy tego na pewno, który przychodzi? Czy znamy Jezusa Chrystusa na tyle, że jesteśmy na to wydarzenie przygotowani? W Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, 27 i 30 werset, czytamy tam takie słowa. Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego i ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. I wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. Objawienie świętego Jana, 1 rozdział i 7 werset. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili. Przyjście Jezusa Chrystusa. Drugie przyjście, przyjście widzialne, przyjście namacalne. Ale kiedy ono nastąpi? Biblia nie mówi nam kiedy. Biblia nie podaje nam daty. Ludzie wierzący powinni być przygotowani na to wydarzenie. Powinni tego wydarzenia oczekiwać. Nie powinni spekulować. Nie powinni wyznaczać jakiejkolwiek daty powrotu Pana Jezusa Chrystusa. Ale przecież człowiek nie byłby człowiekiem, gdyby nie zaczął przeliczać, obliczać, wyliczać. I tak wiele osób było na tej ziemi, które już podawały datę drugiego przyjścia Jezusa Chrystusa. Były osoby, które podawały daty Armagedonów, kilka dat. I tak było wiele takich, można powiedzieć, dat okrągłych. Było wiele wydarzeń przełomowych na tym świecie. Wtedy myślano, mówiono, to pewnie teraz. To pewnie teraz Pan Jezus przyjdzie. To będzie pewnie teraz. Były również wojny. Były konflikty wojenne, były powodzie, były pożary, były różne katastrofy. Wtedy mówiono, to koniec świata, koniec świata. Na pewno Pan Jezus Chrystus teraz przyjdzie. To jest ten czas. I może nie byłoby nic z tym złego, gdyby nie to, że ten czas minął, a to wydarzenie nie następowało. Wtedy ludzie śmiali się z tych osób, które tą datę wyznaczały, które przypowiadały, które obliczały. Co gorsza, ludzie śmiali się z osób, nie tylko osób, ale również z kościołów, ze społeczności, do których właśnie te osoby należały. Ale co jeszcze gorsza, to przez to ludzie lekceważyli Boga, przez to ludzie lekceważyli Biblię, na którą powoływano się, robiąc swoje wyliczenia i obliczenia. Z tego powodu niektórzy ludzie w ogóle tracili wiarę w Boga. Niestety tak to wyglądało. Jednak czego historia nas uczy, to uczy tego, że my ludzie z niej się nic nie nauczyliśmy, albo nauczyliśmy się naprawdę bardzo niewiele. Te wyliczanki trwają nadal. Ludzie nie potrafią siedzieć spokojnie
i czekać. Muszą liczyć, obliczać, przeliczać i wyliczać. Bo może jak będę wiedział, kiedy to nastąpi, to tak w ostatniej chwili będę mógł się zebrać i przygotować. Tak można powiedzieć, wszystko położyć na jedną kartę. Tak za minutę 12. Wtedy dopiero się przygotować. A póki co to żyć, żyć, żyć i zażywać życia. A później w ostatniej chwili tak troszkę jak ten łotr na krzyżu, takim rzutem na taśmę. Bo przechytrzyłem już nieraz tak wiele osób w moim życiu. Przechytrzyłem nauczyciela w szkole, przechytrzyłem policjantów na drodze, przechytrzyłem swojego współmałżonka. Może uda mi się również teraz. Może przechytrzę również Pana Boga. I tak w ostatniej chwili dopiero się zbiorę. Tak dopiero na sam koniec. W drugim liście Piotra, w trzecim rozdziale tego listu, proszę otworzyć, jeżeli ktoś chce. Drugi list Piotra, trzeci rozdział, wersety trzeci i czwarty tego listu. Drugi list Piotra, trzeci rozdział, wersety trzeci i czwarty. Czytamy tam takie bardzo znane słowa. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według własnych swych pożądliwości i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie nasi, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Przyjdą szydercy z drwinami. Jest w naszym życiu tak, że na pewne rzeczy my nie mamy wpływu, ale na niektóre mamy. Mamy wpływ na to, czy tych szyderców będzie więcej, czy tych szyderców będzie mniej. Mamy wpływ na to, jak ludzie będą odbierali Boga, jak ludzie będą odbierali Biblię, jak ludzie będą odbierali Kościół, jak będą odbierali adwentystów dnia siódmego. Bądźmy zatem ostrożni. Nie wyznaczajmy dat przyjścia Jezusa Chrystusa. Nie mówmy o tym, czego Bóg nie objawił w swoim słowie, czego nam nie objawił. To do nas nie należy. Warto natomiast wziąć sobie do serca wersety z tego właśnie rozdziału trzeciego, 10, 11 i 12 werset, które mówią nam o Dniu Pańskim i o potrzebie gotowości. A Dzień Pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Jakimi powinniśmy być my, ludzie, chrześcijanie, ludzie oczekujący tego wydarzenia? Jakie standardy w naszym życiu chrześcijańskim powinny mieć miejsce? Czy zdajemy sobie sprawę, co Bóg od nas wymaga teraz, dzisiaj? W książce Życie Jezusa czytamy takie słowa. Jedynym środkiem obrony jest obecność Chrystusa w naszych sercach przez wiarę w Jego sprawiedliwość. Dopóki nie zostaniemy w żywotny sposób związani z Bogiem, nie zdołamy oprzeć się rujnującemu nas egoizmowi, samopobłażaniu i skłonności do grzechu. Wyzbywając się złych nawyków, możemy chwilowo odgrodzić się od szatana, ale bez stałego podporządkowania się Bogu będziemy zawsze zwyciężani. Bez osobistego kontaktu z Chrystusem i bez stałej łączności z Nim będziemy zdani na łaskę wroga i staniemy się w końcu Jego ofiarami. Dlatego apostoł
Paweł w pierwszym liście do Koryntian, tam w 9 rozdziale i 27 wersecie napisał takie słowa. Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Można być zwiastunem dla innych. Można głosić Ewangelię, można rozdawać literaturę, można mówić piękne apele, piękne kazania, ale później być odrzuconym, samemu być odrzuconym. A więc co nam osobiście da, jeżeli będziemy tylko mówić, to tam jest źle, to tam jest Babilon. Jeżeli będziemy krzyczeć, jeżeli będziemy w ten sposób tylko czynić, co nam da to osobiście? Co nam da, jeżeli my sami nie będziemy mieć relacji z Bogiem? Co nam da, jeżeli będziemy pielęgnować codziennie nasze grzechy? Co nam da taka wiedza teoretyczna, napominanie innych, jeżeli sami nie będziemy prowadzić chrześcijańskiego, pobożnego, codziennego życia? Co nam wtedy dadzą takie słowa? I wreszcie wtedy, jakiego Jezusa będziemy oczekiwać? Tego, którego pomijaliśmy każdego dnia? Tego, który był tylko dodatkiem do naszego życia? Tego, który chciał być blisko, ale musiał stać z daleka? Tego, który miał zmieniać życie innych i owszem, ale niekoniecznie już moje, ale niekoniecznie już nasze? Jakiego Jezusa wtedy będziemy oczekiwali, jeżeli sami nie będziemy mieć relacji z naszym Zbawicielem? W pierwszym liście Jana, w 2 rozdziale i 28 wersecie czytamy słowa: A teraz, dzieci, trwajcie w Nim, abyście, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed Nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego. Nie zostać zawstydzonym przy przyjściu Jego. To takie ważne, to najważniejsze w naszym chrześcijańskim życiu, żeby do tego nie doszło. Żebyśmy nie byli zawstydzeni, gdy przyjdzie Pan Jezus Chrystus. Tyle lat w Kościele, tyle lat w dobrym Kościele. I takie zdarzenie może mieć miejsce. I tak w tym kontekście będą ludzie, ci, których ogarnie strach przy przyjściu i będą mówić do gór i skał: padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie i przed gniewem baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu. Któż się może ostać? To są słowa z Apokalipsy Jana z 6 rozdziału, werset 16 i 17. Ale będą również ludzie, ci radośni i ci szczęśliwi, którzy będą mówili z kolei: oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi, to Pan, któremu zaufaliśmy, weselmy się i radujmy ze zbawienia Jego. To słowa z kolei z Izajasza, 25 rozdział i 9 werset. Jak różne reakcje, jak różne postawy, jak różne zachowania będą wtedy miały miejsce, jak różne. Ale zanim to wszystko nastąpi, naszym przywilejem i naszym obowiązkiem jest głoszenie Ewangelii, jest mówienie o Jezusie, o Jego drugim, powtórnym przyjściu, bo nawet gdyby Pan Jezus nie przyszedł za 10, 20 czy 30 lat, to czy głoszenie Ewangelii można odkładać na później, można odkładać na potem? Ludzie cały czas rodzą się na tym świecie. Ludzie cały czas umierają. Ich czas, ich szansa zbawienia kończy się. Drugiej już nie będzie. Nam ludziom jest dane dziś. Nam ludziom jest dane teraz. Dlatego tak mówi Duch Święty. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Teraz jest czas łaski, teraz jest czas zbawienia dla nas, dla innych ludzi. Jezus, odchodząc do nieba, obiecał swoim uczniom innego Pocieszyciela. Obiecał uczniom Ducha Świętego, obiecał uczniom Ducha
prawdy. Obiecał ducha, który wprowadza we wszelką prawdę, który jest nauczycielem, który przekonuje. Ten to Duch Święty przygotuje ludzi na tej ziemi na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Ten świat pogrążony w grzechu, w chaosie, często w nieszczęściach przemija. Tak wiele osób potrzebuje nadziei, tak wiele osób potrzebuje wsparcia, potrzebuje pocieszenia, tak wielu potrzebuje Jezusa Chrystusa. Adwentyści dnia siódmego to oczekujący. To oczekujący przyjścia Jezusa. Czy oczekujemy? Czy mówimy o tym wydarzeniu innym? Czy mówimy, że ten, który był tutaj na ziemi, chodził po niej, przyjdzie drugi raz, przyjdzie powtórnie po swój lud, że jest nadzieja? Że jest nadzieja dla chorych, dla słabych, dla cierpiących, że jest nadzieja dla tych, którzy umierają w szpitalach, dla tych, którzy umierają w hospicjach, że jest nadzieja dla prześladowanych, dla torturowanych, że dla nich wszystkich jest nadzieja. Ta nadzieja jest dana nam. Tą nadzieją jest Jezus Chrystus i Jego drugie, powtórne przyjście. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Życie wiary, życie wiarą, życie w oczekiwaniu na to wielkie, spektakularne wydarzenie, jedyne w swoim rodzaju wydarzenie, na przyjście Jezusa Chrystusa. Pan Jezus przychodzi jako Król Królów. Pan Jezus przychodzi jako Pan Panów. Pan Jezus przychodzi jako zwycięzca. Przychodzi jako błogosławiona nadzieja grzeszników. Pan Jezus przychodzi po to, żeby zabrać swój lud. Pan Jezus chce zabrać mnie i ciebie. Czy jesteśmy na to przygotowani? Czy jestem na to osobiście przygotowany? Pan Jezus przychodzi wkrótce, aby jak najwięcej osób było przygotowanych na to wydarzenie. Obyśmy byli przygotowani my, nasze rodziny, nasze zbory. Oby jak najwięcej osób było zabranych w tym wspaniałym dniu, o którym przecież tak często czytamy w Biblii. Pamiętajmy o tym wydarzeniu każdego dnia. Mówmy o tym wydarzeniu innym ludziom, którzy żyją dookoła nas, aby byli przygotowani również. Bądźmy przygotowani. Amen.